Szanowni Państwo, witam Was serdecznie z tego pięknego miejsca. Idąc śladami Bawarii, dotarliśmy właśnie tutaj. Tutaj, gdzie w XVI wieku odbywały się zawody wikingów w siłowaniu na rękę. Pewne przysłowie brzmiało: dopiero jak ci komar na jajkach usiądzie, zdacie sobie sprawę, że nie wszystko da się rozwiązać siłą. A ma to związek z tym, co się działo 25 czerwca w Łochowie. Na siłowni, co się Hulk zowie. To ze staropolszczyzny tutaj przyjętej na tych terenach w tym właśnie XVI wieku. Ale wracając do tematu, pierwsze zawody w siłowaniu na rękę, otwarcie lata z siłownią Hulk. Ale nie odbyłoby się to, gdyby nie pewne osoby. I dzisiaj chciałbym im podziękować. A jakie? To się zaraz dowiecie. A pierwszą osobą, którą wymienię tutaj, będzie, no, prawie mi jak brat. Prawie, bo nie jest z mojej rodziny, ale jak brat. Karol Rosman. Karol, dziękuję Ci bardzo, że sędziowałeś amatorów, a to nie jest łatwe, że zgodziłeś się na to, w ten upał, że pomogłeś Mateuszowi, że dzięki Tobie ta cała sytuacja była zamknięta i wszystko ładnie się potoczyło. Naprawdę serdecznie Ci dziękuję. I musimy się napić. A drugą, równie bardzo ważną osobą po Karolu jest Patryk Szymaniak. Ten Patryk, który siedział obok mnie i robił drabinkę. Z amatorów, z zawodowców do 8.5, z zawodowców do 100 i Open. Tak, to ten, który pił piwo. Nie, żartuję, on nie pije piwo. Wódę pije cały czas. Bardzo dziwne rzeczy zaraz tutaj widzę, co operator pokazuje. Nie mogę wam tego pokazać, ale Patryku, bardzo serdecznie Ci dziękować. Bez Ciebie też ta impreza by nie wypaliła. Ja tam jestem na samym końcu ogniwa i pokarmowego łańcucha. Także najszczersze moje podziękowania. Karol, Patryk Szymaniak. Ale to nie wszyscy, nie wszyscy. Chcecie wiedzieć, która to jest trzecia osoba? Zaraz się dowiecie. Teraz bez okularów. Trzecia. Nie wiem, czy nie najważniejsza. Najważniejsza osoba. Najważniejsza. Mateusz Turek. Z Gladiatora, tak? Z Gladiatora. Tu się muszę operatora zapytać. No, powiem Wam, że wielki szacun dla Mateusza, bo nie chyba wszyscy wiedzą, że Mateusz sędziował, przyjechał w ogóle z gorączką. 30 prawie 9 stopni gorączki miał. Brał leki po drodze, bardzo źle się czuł, pomimo tego przyjechał i sędziował. Oczywiście chłopaki, Łukasz i Damian, nie tylko Damian, bo i Daniel, faszerowali go lekami, na własną prośbę oczywiście, bo nie chciał zawalić danego słowa, za co bardzo, bardzo Ci dziękuję, Mateusz. Dobrze, że Karol też się zgodził wcześniej i Ci pomógł, ale włożyłeś kawał serca w to. No, jakby nie było, to jakiś debiut też, można powiedzieć, w sędziowaniu. Zawsze to większe doświadczenie. Jeszcze pod okiem Marcina i takich zawodników. Spisałeś się bardzo dobrze. Jestem zadowolony, dziękuję Ci za to, że podjąłeś się tego. Jakbym mógł, to bym Cię uściskał. Chociaż na afterparty podziękowaliśmy Ci nie tak, jak chcieliśmy, ale sądzę, że w oryginalny sposób. No i przechodzimy do czwartej osoby. Wiecie, że lubię żarty. Jestem prześmiewcą polskiego airwrestlingu. Dziwny tytuł, ale taki mam. Nie wiem czemu. Te odżywki nie znajdują się tutaj bez powodu. Dominik. I sęk w tym, że gdyby nie ty, to tych odżywek by nie było tutaj. Nie tutaj, również w tym miejscu. Chodzi o zawody. Zawodnicy dzięki tobie mieli nagrody. Ale dziękujemy również w ten sposób firmie Seven Nutrition, która bardzo się postarała. Myślę, że zawodnicy byli zadowoleni, ale nie zmienia to faktu, że odwaliłeś też kawał dobrej roboty. Bo tak to byłyby puste te torby. Także należysz do grona osób,
które miały bardzo mocny wpływ na te zawody. Karol, Mateusz, Patryk i Dominik. Sęk w tym, że to nie wszyscy. I zaraz powiem wam o następnych. Ahoj! A tutaj chciałem podziękować trzem mniejszym sponsorom. Natalii, to jest chyba dziewczyna Pawła albo Michała, nie pamiętam już. Nasz polski Jason Statham, Wieczesław. Thank you very much, Jason. I Katarzyna, i tu mam problem z tym nazwiskiem zawsze. Maserati, Martelacci, nie pamiętam już. Bardzo serdecznie wam dziękuję, bo dzięki wam mieliśmy pewną ilość alkoholu, ciasta, bardzo dobre ciasta, no i trochę karkówki. Także też dołożyliście do tej imprezy swoją cegiełkę, bardzo znaczną. Ale to nadal nie wszyscy. Przechodzimy do następnej. A teraz przejdziemy do osoby, która jest przecudowna, przewspaniała. Znana na całym świecie, w Polsce, w Warszawie to już w ogóle. Niektórzy znają tą osobę jako Enfant Terrible. Niektórzy już wiedzą, o kim mówię. Dlatego mamy taką atmosferę, taką aurę. Ale to jeszcze za mało. Odpalimy świeczki dla tej osoby. Zaraz powiemy na jej temat. Także chciałem powiedzieć... Także Marcin, wielkie dzięki. Odwaliłeś kawał dobrej roboty. Halo, jeszcze nie koniec, to nie wszystko, momencik. Chciałem powiedzieć jeszcze o jednym sponsorze. Tu bardzo sytuacja była zawiła, nie wiem czy wiecie, ale właśnie wam opowiem. Dzwoniliśmy do Elona Muska. Mówimy, słuchaj stary, jest impreza w Łochowie, siłowanie na rękę, zjeżdżają się z całej Polski, nie chciałbyś trochę przysponsorować? On powiedział, że nie ma hajsu na to, jest za biedny. Zadzwoniliśmy do trzech najlepszych firm samochodów sportowych. Powiedzieli, że no raczej nie wejdą w to. I zadzwoniliśmy do Groszka. Groszek jako jedyny powiedział, spoko, ile potrzebujecie? My mówimy tyle i tyle. Z lewej kieszeni wyciągnęli, dali, mówi, nie ma problemu, róbcie imprezę. Groszek zawsze wchodzi w takie sportowe tematy silnych chłopów. Także bardzo serdecznie dziękujemy Groszek Łochów. Groszek Łochów. Dzięki wam ta impreza nabrała większego rozmachu, chłopaki byli zadowoleni, bo wiadomo, że tam trochę finansowo podreperowaliśmy ich budżet. Także bardzo serdecznie dziękujemy. I została nam jeszcze jedna, moim zdaniem, ale to będziecie wiedzieli już dlaczego, najważniejsza osoba. A teraz chciałbym podziękować poważnie najważniejszej osobie dla mnie, dla całej tej imprezy. Większość, jak usłyszy imię i nazwisko tej osoby, to nie obrazi się zupełnie, chociaż wykonaliście wszyscy bardzo duży kawał pracy. Moja żona, Magdalena Jaworowska. Moja żona, Magdalena Jaworowska, Madzia, moja najmniejsza, najukochańsza, najcudowniejsza, najwspanialsza. Bez niej ja bym tam w ogóle zginął. A after party, które chyba wszyscy chwalili, nie wypaliłoby, gdyby ona tam nie pojechała, nie uporządkowała tego wszystkiego, nie poprzywoziła. Co tu dużo mówić, no. Bez niej by tego nie było. Przepraszam, bo ja muszę popijać podczas mówienia. I uściślając, wszystkim wam jeszcze raz serdecznie dziękuję.
poprawić troszeczkę. No i Marcinowi Lachowiczowi też dziękuję, że przyjechał i pokomentował. Trochę już mnie gardło bolało, także Marcinku, nie obrażaj się. Nasz trenero, ty ukochany, enfancie, cudowny. I w sumie to chyba wszystko. Wciągnąłem trochę nie tego, co chciałem. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że komentarze będą fajne. I od razu zapomnę, żebyście subskrybowali. Subskrybowali. I włączali taki like pod tym filmem dla osoby, która to wrzuci. Także do zobaczenia. Zapomniałem jeszcze o jednej osobie. Dużo miejsc dzisiaj, dużo osób do pozdrowienia i do podziękowania. Daniel, to jest przyczyna tych zawodów. Daniel Hall-Posiewka. Danielu, gdyby nie twój upór i to, że chciałeś zrobić te zawody i, no i w ogóle twoje ambicje ku temu, to by ich nie było, ale się udało. W końcu się udało. Także Daniel Hall-Posiewka to był główny powód otwarcia lata u niego na siłowni, tych zawodów, tej atmosfery, tego grilla, pijanego Bogusia, na tyle, że widział dwóch podobnych do siebie braci, chociaż tu różne pogłoski chodzą. No i cóż. Więcej już chyba osób nie ma. Wszystkie były ważne. Impreza wyszła elegancko. To w zasadzie tyle z mojej strony i mam nadzieję, że do zobaczenia. Akcja. Halo? Wypuśćcie mnie. Halo, Groszek. O ludzie. Ja następnym razem zrobię lepsze zawody. Daliście mi ludzi takich, jakich mi daliście. No, operowałem tym, co miałem, no. Jest tu ktoś? Halo. O kurczę. Halo, chłopaki, nie róbcie sobie jaj. Jest tu ktoś?